co należy też podkreślić, ten program w żaden sposób, i to zauważył też w wyroku 3 listopada 2020 roku sąd w USA w orzeczeniu, że ten program nie pomaga społeczności. Ten program nie oczyszcza pod terenami, gdzie są domy, gdzie mieszkają ludzie. Oczyszcza tylko kawałeczek terenów leśnych. Dobrze, że to jest robione, ale to jest nieadekwatnie. Ja to mówiłam już wielokrotnie, ale niestety pani Maria Dąbrowicz nawet pozwoliła sobie do mnie zadzwonić i przestrzec mnie, że jeżeli będę się w tym temacie wypowiadać, to mogą mnie spotkać konsekwencje. Jak wiemy, pani Maria Dąbrowicz już nie ma na tym stanowisku, a ja nadal jestem i oby tak było. Jeśli chodzi o to, co pan pytał o edukację w tym temacie, to dla mnie ona jest fatalnie prowadzona. Firma kompletnie nie ma zielonego pojęcia, co robi i w jakim temacie się wypowiada, wręcz popełnia kardynalne błędy. No ja na ich stronie zamieszczam uwagi, pomału coś do nich dociera, ale wątpię, żeby dotarło. Na ten cel mają co najmniej 1 000 000 zł, który jest marnotrawiony.